ogromny spadek po starożytnych, szczególnie po Arystotelesie, który pisał o dobrym życiu, bo dobre miejsce jest, możemy sobie je wyobrazić tylko wtedy, kiedy odbywa się w nim dobre życie i to połączenie dobrego miejsca i dobrego życia daje dopiero całość, o którą właściwie zabiegalibyśmy. Jeżeli wziąć pod uwagę koncepcję w ogóle przestrzeni miejskich, to wydaje mi się, że ona, Lubelska, bardzo ładnie ilustruje taką koncepcję rozszerzonego miasta, czyli miasta, które jest świadome koncentracji pewnych ważnych idei w centrum, ale rozszerza się również na tereny podmiejskie. Tutaj w przypadku Lublina wyraźnie widać, że chodziłoby również o współdziałanie z terenami wiejskimi. Co więcej, w nowej dobie, w którą wchodzimy, a tak twierdzą badacze amerykańscy, że skończyła się era narodów, a zaczęła się era nowej urbanizacji, Lublin wyznaczył swoje granice ponad granicą narodową, sięgając do terenów zachodniej Ukrainy, a przylegających do wschodniej Polski. I wydaje mi się, że jest to niezwykle nowoczesne określenie takiego oddziaływania przestrzeni Lublina, które obejmuje nie tylko granice miasta, ale wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku miasto swoje wpływy ma zamiar rozszerzać. Istnieje w rozwoju każdego miasta takie założenie, że ono jest obligowane, jeżeli ma uczelnię, do tego, żeby rozwijać się w takim kierunku, żeby uczelnie mogły znaleźć pracy dla swoich absolwentów, ale z drugiej strony to wymusza również na uniwersytetach rezygnację z pewnego rodzaju suwerenności, którą miały, czyli dostosowanie się do potrzeb rynku pracy miejscowego. Dopuszczenie pracodawców do ustalania programów studiów dla uczelni jest w tej chwili zupełnie nie do zaakceptowania. Kiedy to już schodzi na poziom poszczególnych kierunków studiów, opory są tutaj wielkie. Nadprodukcja nie tylko w Lublinie młodych ludzi wykształconych z dyplomami uczelni wyższych, a bezrobotnych jest w tej chwili tak wielka, że to jest problem społeczny. Określenie kultura wiedzy dla mnie jest trochę tautologiczne, dlatego że wiedza wchodzi w skład kultury. Nie ma, kultura jest oparta na wiedzy. Dlatego, że cokolwiek uprawiając naukę, czy sztukę, czy jakiekolwiek formy aktywności kulturowej, opieramy się na wiedzy. Jeżeli nie wiemy, jak namalować obraz, no to go nie namalujemy. Nie ma takiej kultury, która nie byłaby oparta na wiedzy. Pytanie, jakiej natury to jest wiedza? Czy podstawą jest wiedza uniwersytecka, wiedza instytucjonalna, czy to jest wiedza na przykład przekazywana w tradycji ustnej? I tym się różnimy, jaki typ wiedzy stoi u podstaw kultury, którą bierzemy pod uwagę. I wiem, że w projekcie, który tu Państwo realizują, chodziłoby właśnie o wiedzę, której najnowszą wiedzę, której dostarczają głównie takie instytucje jak uniwersytety. One są do tego powołane, za to dostajemy pieniądze, że taką wiedzę produkujemy i jesteśmy zobligowani, żeby ona była dostosowana do potrzeb miasta. W ramach nowych projektów i nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, ta ingerencja miasta w sposób uprawiania wiedzy na uniwersytetach jest olbrzymia, bo pracodawcy powinni współdziałać z uniwersytetami w określaniu kierunków studiów, ale też zakresów i osób prowadzących poszczególne przedmioty.